Dzień dobry, sprawdzamy dzisiaj Arcade Paradise. Czy będzie to dobra gierka, która została dodana do Game Passa i właśnie dlatego ją odpalam? Zobaczymy, co to w ogóle jest. Szczerze to wcześniej nie widziałem, czy to jest typowy symulator arcade'ów, czy to jest jakaś gra... O! Czy jesteśmy... czy to symulator... właściciela takiego miejsca? Intro klimatyczne. Arcade Paradise. W ogóle tam MTV u góry jest, że niby MTV, ale nie MTV. King Wash, czyli to jest pralnia. Okej. Okay. O, ładnie to wygląda. Witaj w arcade. Użyj A, aby się rozejrzeć. O, mamy. Użyj, żeby wejść do pralni. King Wash, to tutaj. Ty, ładnie to wygląda, tak fotorealistycznie nawet. Dzień dobry, siema Kabi, cześć. No i mamy pralnię. Światy odpowiedzialności. Weź kosz z brudnymi rzeczami i załaduj je do pustej maszyny. Okej. Okay. Załaduj pralkę, uruchom ją. W sensie jakąkolwiek tutaj? Dobra, walimy tutaj sprzęcior. A, śmieci musimy wywalać, dobra. Więc jak tylko widzimy jakieś śmieci, to musimy je wywalać. Zbierz śmieci, okej. Okay. Burger. Co jeszcze? Tutaj są jakieś śmieciory. Mhm. Tu. Jeszcze coś? Dobra, i teraz musimy wyrzucić śmieci. Czyli po prostu wywalić je tutaj. Wciśnij A w pobliżu kontenera. No to kontener mamy gdzie? Z tyłu? Dobra. Co to jest? A, że sobie możemy rzucić. Okej. Okay. Dobra. Nieźle, żartuję tylko bąkru, tak? Cześć, niezły telewizor kupiłem wczoraj, elegancki to był. Suszarka bębnowa, dobra, to musimy iść teraz tutaj do suszarki bębnowej. O, zegarek jaki zajebisty, patrzcie, retro. No. Dobra, wyciągnęło się pranie, więc musimy teraz wysuszyć to. Dobra. Dobra, i będzie się robić. 20 dolców mamy. Okej.
No dobra. Naprawianie zepsutych maszyn, zbieranie śmieci i przetykanie toalety pomoże ci w utrzymaniu dobrej reputacji twojej firmy. Zegarek lub palm top będą czasem powiadamiać cię o zadaniach wymagających twojej uwagi. Napraw toaletę. Idziemy kibel naprawić, moi drodzy. Go kibel. No i co? Czekaj. Jaka minigierka. To dobre akurat. O! Moi drodzy, jak... Aż się Flamey uruchomił, bo on uwielbia fekalne żarty. Dobra. Bierzemy. Odłóż czyste ubrania, odkładamy. Pranie ukończone. I dostaliśmy kluczyk. Do zaplecza. Uuu, panowie. Oj, to jest nasza jama. Wood Adventure to jest zajebista gierka. Takich było mało w Polsce. Tu jest jakiś prezydent hot dogów. Dobra. Twój zegarek będzie ci czasem. Okej, okay, idź do biura i włącz komputer. Dobra. Tutaj jest biuro. O kurde, ale zajebiste. Hej, ofiaro losu, oto twój pierwszy dzień w kierowniczym na kierowniczym stanowisku. Tata wygłosił ci już protekcjonalną przemowę. Ach, chyba chciał mi w ten sposób ukarać. Mam 19 lat, potrafię ogarnąć pralnię. Mam za sobą 2 lata na studiach zarządzania. Okej, okay, to niezłe. Ktoś coś pisze do mnie. Studia bez dyplomu to nie studia, to jego słowa. Uważa, że nie mam za grosz ambicji. Co ja tu właściwie robić mam? Cokolwiek posprzątaj, pograj na automatach, kup coś, może nawet szok. Zarób trochę gotówki. Kasetki? Okej, kasetki? No kasetki, pojemniki, do których trafiają monety. Gdy pralnia jest otwarta, zarabiasz pieniądze, tylko musisz pamiętać o wyjmowaniu bilonu z maszyn. Zrób to teraz. Przejdź się po lokalu, wyjmij monety z automatów i schowaj je do sejfu. Zobaczymy, ile się uzbierało. Okej. Lampa z lawy. Taki komputer. Tutaj jest telefon. Tutaj jakiś sejfik. Zbierz z kasetek. A nie, to nie tutaj. Tutaj z kasetek trzeba wyciągnąć. $137? Wow. $250? To ile tam musiało być? 250 monet? Nie, no nawet nie, więc... Kaseta pusta, to tutaj nikt nie grał. Jeszcze tutaj. Dobra. Czy jeszcze gdzieś coś? No jeszcze tutaj. Bo tu taki tutorial to był. Włóż pieniądze do sejfu. Okej, okay, czaję, chyba tutaj sejf gdzieś będzie, tak? Wow, wszędzie jest minigierka jakaś. Aha. Się przybliża, jak jest blisko. Okej. Dobra. Można wydawać tylko pieniądze umieszczone w sejfie. Czaję. Masz nową wiadomość, jak ją sprawdzić? Ja cię kręcę, kasetki opróżnione! Co? O rajuśku, z tych automatów prawdziwa fortuna. A no tak, automaty do gier. Kupiłam je kilka lat temu z myślą o klientach. Tata nie był zachwycony tym pomysłem, ale według mnie automaty mają swój urok. Może dokupię więcej? Nowsze gry, lepsze automaty? Jeśli klienci będą na nich grali, czekają na swoje... Okej? Okay? To ma sens.
Może jeśli pokażesz tacie, że można na tym zarobić, to zgodzi się na otworzenie tam prawdziwego salonu gier. W końcu to on jest właścicielem tego interesu. Nawet jeśli to ty siedzisz za jego sterami. Ta, nie przypominaj mi. Najpierw kup kilka nowych automatów, wykorzystaj dostępną przestrzeń i sprawdź. Oho! Ale zajebista strona, kurde, zrobiona w HTML-u. Comic Sans, tak? No, to jest taka właśnie, taka ma być. Hiperłącze, tak jest. Patrz, potwierdź. Zrealizowany projekt. Okej, dobra, zakup. Możesz sprawdzić godzinę na swoim zegarku i przytrzymać. Okej. Patrzcie, mogę zobaczyć, to jest godzina. 13:55, super. Dobra, zamówiono. Co tam jeszcze ktoś gada? Brak znajomych, dobra. No to co, idziemy dalej. O, już ktoś gra! Wow, what the fuck? Co tu, mam jakąś wizję? Oni mi się wydają, że oni istnieją, czy jak? Co to jest? Oni tak naprawdę ich nie ma. What? To jest psychodeliczne trochę. Dobra, zagrajmy sobie w grę. Racer Chaser. O, ściąg... O kurde! GTA. Taki Pac-Man, ale GTA. Czołg! O ty, chodź tu! Chodź tu! Pa, 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 przejechałem go! Run! Uciekam! Idę. Dawaj, tym czołgiem przejedziemy. O, policjantów! Ale trzech przejechałem naraz. O, policja mnie goni. Dobra, musimy teraz pojechać w lewo, zobaczymy. Oho! Kolego, uważaj sobie. Dobra. Zobaczymy kolejną gierkę. Co to jest za gierka? Jeden gracz. A, taki ten air hockey, czyli Cymbergaj. No. Aha! Aaaa! Strzeliłem ci gola! Tak jest. Jeszcze tu mamy jedną giereczkę. Zobaczymy, co to jest. Wrzuć monetę, wrzucam już. O! Siemaneczko! Tu jest drwal. Cześć, drewnianko. Cześć, drewniaku. Co tam? Podobno niesiesz księżnicę ciasto, tak jak dziś urodziny ma. Jeśli chcesz, mogę trochę spróbować. No wiesz, żeby sprawdzić, czy, nie, czy jest smaczne. A, mogłeś po prostu poprosić o odrobinę. No dobra, mógłbym dostać trochę ciasta, jasne. Zobaczysz, okej. Okay. Aha, i to jest cookie clicker taki, tak? W sensie, tak jak te diamenciki i tak dalej.
Candy Crush, no. Candy Crush. Ciasto? A co z tym ciastem? A, że mogę go aktywować wtedy. No to nie ma problemu. To było niesamowite, dzięki, dobra robota. Pieski tutaj są jakieś. I tutaj trzeba wykonać, żeby przejść dalej. To zajebiste, tu jest zbiór minigierek. Dobra, idziemy dalej. Tu muza jakaś gra. Co ja muszę zrobić teraz? Pranie jakieś trzeba było zrobić, tak? Dobra. Drugie pranie. Nice. Trzecie pranie. Super. Co dalej? Tu jest toaleta. Czy tam trzeba w toalecie coś... Toaleta jest czysta. No to super. Tu nie trzeba nic robić. Tu pieniądze jakieś ktoś zostawił. Tu kasetka jest wyczyszczona. Jak to wygląda z zewnątrz? King Wash. Okej. Okay. No ale tu jest strasznie... Co to za zadupie w ogóle jest? Tutaj nic nie jeździ. A, jeszcze kolejna jest. Ile tutaj jest? Mniej więcej czas jest napisany? 2 minuty. Dobra, czyli możemy pograć w tym czasie. Ale patrzcie, jakie mamy palm top. Marzenie Polaka z dawnych lat. Do zrobienia. Kontynuuję rozgrywkę, odblokować te funkcje. Całkowity dochód. No. O, lama. Siup, 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 siup. Siup, siup, siup. Siup, 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 siup. Siup, 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 siup. Dobra. Ulepszenia. Ustawienia grafiki, ktoś tam coś powiedział, nie? Ale zajebiście jest menu odwzorowane. Naprawdę bardzo dobrze, żeby klimacik był. To fajnie pod ten klimacik to zrobili, szczerze mówiąc. Bardzo ładnie. I u góry jest zastosuj, dobra. Dobra, tu już się zaraz pranie zrobi. W międzyczasie możemy iść pograć, bo na tym to polega właśnie, żeby... ten tutaj jest to. A, bo ja miałem tutaj... Kontynuować. A, z pieskiem jakimś chodzę. A można go pogłaskać? A, i można sprawdzić, ile on ma tego, dobra. O, trafiłem na bitwę. No i co teraz? O Jezu! Masz gwiazdkę, dobra, dostałem jakąś gwiazdkę. Jak będę miał 3 gwiazdki, to przejdę dalej. Kuchareczka to jest. Dawaj, jeszcze z tą powalczymy. Fajna gra, kurde, powiem szczerze, że nie trafiłem na nią wcześniej, a tu mi się naprawdę bardzo podoba. Znaczy, to, że teraz gram w coś takiego jak Candy Crush, to nie jest na to... To nie jest jakby głównym powodem, dlaczego tak mówię, bo ja nie lubię akurat tego typu rozgrywki jak Candy Crush, bo nigdy w to nie grałem.
dłużej niż przez 5 minut, ale ogólnie giereczka jest zbudowana z wielu innych gierek, to mi się podoba. Ile już mamy gwiazdek? Czekajcie, jeszcze jednego musimy zrobić i wtedy będziemy mieli... A, już się zrobiło pranie, widzicie? Na zegarku dostaliśmy informację, że się zrobiło pranie. A tu jest inaczej, poczekajcie, to zrobimy. No, wszystkie prania się naraz zrobiły, bo mieliśmy większe. Czekaj, czemu... jestem ślepy. Ślepy. Dobra. Czereśnia. No już się pranie zrobiło, wiem. Dajcie mi chwilę, daj se pograć, mamo! Mamo, daj se pograć jeszcze! Dobra. 4. No i zrobiłem. Dobra. Lokal jest 23, zamknięcie i tutaj można przejść. I widzicie? I odblokowałem, super. To jest fajne. Idziemy teraz. Okej. I teraz tak, bierzemy pranie. Mogę stracić przytomność, jak będę za dużo siedział po godzinach. Czaję. Spokojnie. Cztery prania mamy. Jeszcze jedno. Dobrze. Tutaj są w ogóle te skrzynki, ale to będziemy później musieli zrobić. Dobra. No i co? I teraz jak iść do domu? Jak zakończyć dzień? Poczekajcie. Bo jest 23 aż 50. Tak, gram na padzie, no. Kurde, teraz zarządzanie salonem. Właśnie nie wiem, jak mam iść stąd sobie. Bo tutaj nie ma czegoś takiego, że jest spanko, nie? Circasm to ice cream. Co to jest akademia? Dobra. Aha, że na przystanek? Pokaż. Dzienny dochód, proszę bardzo, z pralni, z prac porządnych, czyli z salonu gier, największy zarobek. O, przywieźli mi maszynę. Strike Gold. Oho, salon gier. Okej, okay. Możesz w dowolnym momencie, okej, okay, mapę i przetestować. Dobra, idę go dodać. Pa. Dobra, tu się już pranie zrobiło. Co to jest? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tylko rank C, ciekawe czemu? Że wolno chyba, czy coś. No bo dźwięk ewidentnie nie jest pozytywny.
Może zgniło co? Ale nie mogło zgnić, no bo było wysuszone. To jest suszarka, to nie była pralka, słuchajcie. No ale świeże jednak powinno być wyciągnięte. Jednak powinno być wyciągnięte. Dobra, i teraz tak, posprzątajmy jeszcze, bo tutaj śmiecą fest. Skarpetki leżą. O kurde, guma do rzucia! Jakie kurde minigierki z takich czynności, fajne. A? Jeszcze coś tutaj jest? Jakieś śmieci? Leżą? Dobra. Idziemy na do kubu, worek jest pełny. Nice. Rank S. Co tam, gościu? Dobra, niech to się robi, a my w międzyczasie zobaczmy tą nową giereczkę. To nie jest taki boulder dash trochę. Tlen? Złoto? To nie może mi spaść na łeb. Prawie jak kopułka, ta. Zobaczymy, czy zginiemy? Uwaga! Tak, i wtedy jest koniec. I wtedy jest game over po prostu, okej. Dobra. Czyli to jest kolejna gierka. Ile zarabiamy z tych maszyn? 32 8 19. Cieszę się, że jesteście. Niklaus jest szefem od 68 miesięcy. O, cześć, miesięcy. Synek. Ej, a Mikołaj, nie chcesz ty się przejechać do tego? Bo mam też wejściówkę dla jednej osoby więcej, tylko Patrycja dzisiaj nie mogła, bo ona pojechała gdzie indziej. Jak chcesz do tego, do Kolejkowa? Na około 12 powiedziałem, że przyjadę. Po prostu mi prasowe tam powiedzieli, że mogę nagrywać i zgłosiłem i oni mi zaprosili i ja tam powiedziałem, że dwie osoby przyjdą. Cieszę się, że jesteście. Orubat. Orubat jest szefem Orubat. 11 miesięcy. Orubat, witam, witam. Ta, do Gliwic. Tam są miasta odwzorowane na Śląsku też. Dziękuję bardzo za suba. Znaczy, Mikołaj, jakbyś chciał, to ja będę gdzieś za godzinę wyjeżdżał do Gliwic. Więc nie wiem, ja wiem, że to ci mówię na ostatnią chwilę, bo ci wczoraj nie mówiłem, ze względu na to, że jak mnie tam oni zaprosili i tam dwie osoby, było wejście na dwie osoby i brałem pod uwagę Patrycję, ale Patrycja miała akurat dzisiaj umówione posła na godzinę 10 na 11 i nie zdąży się wyrobić tam do Gliwic. Siema Cezariuszu, dzień dobry, dziękuję za 66 miesięcy subskrypcji, bardzo mi miło, cześć. Kto chce suba napisał, no pięknie, no to już będzie chciał rozdawać tradycyjnie po subku. Na Palmtopie?
To se kup, dokładnie. A, bo nie daje do sejfu. Dobra, dobra. A, przepraszam, co ja robię w ogóle? A, to już jest zrobione, dobra. Oni tu zasyfili znowu tą podłogę, czy nie? Kibel pewnie trzeba przetkać. Toaleta jest czysta, mówią. Dobra, to co na tym palmtopie jest niby? Pokaż, pokaż, pokaż. Czekaj, czekaj. Dobra. Do zrobienia. Finanse. Lama. Ulepszenia. Dobra. Idziemy teraz tylko do hajs do sejfu dać. Kurde, musimy pokręcić. A to już było, to mój ojciec. Czy mam jakąś wiadomość? Nie. Czy mogę coś zamówić? Masz jednego. O, Cezariusz dał pan Cezariusz Zbigi. A tir 1 sub to pan Zbigi. Pan Zbigi, witam, witam. 92 gift subs in the channel. 1 czy 7 godzina, moi drodzy. Godzina dla hakerów. I pociąg ruszył. Dzień dobry, Michael Scott from Michael Canton. Scott from jest szefem od 20 miesięcy. Pociąg ruszył. Śmieci na zapleczu? O właśnie, to idę zobaczyć. Niesamowicie. Chyba worek jest pełny, idziemy. Trafionet. Great. Dobra, muszę suszenie zrobić. Wieśniaki przychodzą do pralni i to straszne. Ale w sumie jak teraz myślę, bo ja nie wiem, czy takie istniały kiedykolwiek, faktycznie, ale to jest zajebiste połączenie, no bo patrz, jeżeli ludzie przychodzili do pralni, to gdy to się prało tam z godzinę na przykład, albo i więcej, w zależności co tam prali i ile, i suszyli, to coś musieli robić. No i wtedy to zajebistą opcją było, żeby jeszcze wydali pieniądze na automatach. To jest podwójny biznes w ogóle, nie? Naprawdę to jest dobrze przemyślane. Dobra. Tu jest chyba wysuszone pranie. Wyciągnijmy. Już jest troszkę lepiej zrobione, czyli troszkę szybciej. A, i tutaj suszarki. Nie, no już suszarni, wiesz. To czasy raczej jak ktoś malutkie mieszkania miał, albo pralki były strasznie drogą rzeczą, a teraz raczej pralka to nie jest nic niesamowitego. Możesz sobie nawet taką małą, ładowaną od góry pralkę, która mało miejsca zajmuje, więc
Teraz prąd jest drogi, tak, teraz prąd jest drogi. Okej. Aha, bo też nie mogli mieć pralek w mieszkaniu. Nie mogli, wynikało to z jakichś BHP przepisów i tak dalej. To ciekawe. Ja w to na padzie gram, ale nie powinienem grać na padzie, bo na klawiaturze i myszce fajnie się gra też. Myszka. Moja gotówka, start. Co tam jeszcze możemy zamówić? Nikt do mnie nie napisał. Dobra, a jak ja bym chciał wyjść z tego komputera? Poczekaj, bo teraz jeszcze tylko nie wiem, jak wyjść z komputera. Escape nie. Z, Alt, Shift, Control. Przytrzymać trzeba przycisk, ale nie wiem, który. Q? Dobra, dzięki. Wysuszyło się już. Rank A dostałem nawet. A propos gry, byłem w muzeum... Nie, byłem we Wrocławiu. Nie. Teraz będzie lepiej chodzić. Dobra, kolejne pranie mamy. No i przyjechał. Mikołaj, jedziesz do tej... To co, Mikołaj? Jedziesz do tych Gliwic, czy... Czy dupcysta? Czy to mam do... No właśnie nie wiem, no bo... No chyba, że tam pojedziesz, nie? No bo ja wiem, że tutaj jakbyś miał przyjechać, to robisz dwa razy trasę jakby. Tylko... No jakbym jechał do Bytomia, to też jest... Też bym robił inaczej trasę, dwa razy, nie? Tylko teraz jest pytanie... Bo to jest Pszczyńska, to się chyba nazywa, ta ulica. To tam trzeba wpisać kolejkowo, gdzie to jest dokładnie. Nie wiem gdzie, jak ty tam byś podjechał. Widzisz, jakby były pociągi, by się podjechało, raz, dwa. To tam co? Herzpap. Pojedź pod kolegę? No, nigdy w życiu jeszcze po Mikołaja nie podjechałem. To będę musiał pierwszy raz w życiu. Nie no, Mikołaja przecież ja tam odwiozę, bo akurat jak będziemy wracać z powrotem, to ja nie wiem, czy ja nie będę właśnie chciał wtedy jechać i tak w kierunku Radzionkowa. Natomiast zastanawiam się, jak faktycznie to zrobić, czy to ma sens, żebyś ty podjechał tutaj pode mnie i żebyśmy razem jechali. Czy żebyś se tam choćby na głównym autobusem na ten plac podjechał do Gliwic, ja bym cię stamtąd zabrał. Nie wiem, jak jest lepiej.
Ja mogę podjechać na dworzec, bo był sam... Oldrej, co ty robisz? Co ty w ogóle gadasz? Co ci się dzieje? Napisałeś wiadomość w 5 linijkach. No. Ja weźmiemy. Dobra, kochani moi. For building emergencies. Dobra. Idziemy oddać pieniądze. Najlepsze wyjście, taksy i faktura. Cezariusz wysłał 20 zł, dziękuję bardzo. Tak po prostu? Czy miałeś coś tam napisać i się to nie wyświetliło? Dziękuję bardzo. Tak po prostu, tak o, Cezariusz wziął i 20 zł wysłał. I minus 20 zł event. Dokładnie, minus 20 zł. A, było pytanko, to czekaj. Już czytam, bo tam chyba jakiegoś słowa użyłeś brzydkiego i dlatego się nie wyświetliło. Kultaju jeden. Już czytam, jest activity. A jest. Dawidku, sprawę mam. W poniedziałek, 31 lipca, mam koncert na stadionie, powiedz mi... A, widzisz, Cezariuszu, a ja mam dzień wcześniej. To się miniemy, bo ja mam 30 Rammsteina. Idę z Patrycją i z Mikołajem, a ty idziesz 31. Tak jest. Powiedz mi, jaki najlepszy parking wybrać? Bo dzwoniłem do Parku Śląskiego, co się tym zajmuje, i powiedzieli, że pierwszy ten lepszy, a gdzie najlepiej zaparkować? To jest pytanie tylko, czy ty chcesz po prostu za darmo? Czy najwyżej chcesz zapłacić tam parę bądź paręnaście złotych? Bo szczerze mówiąc, będzie ci wtedy najlepiej na AKS-ie zaparkować. I AKS to jest po prostu przy samym stadionie centrum handlowe z parkingiem płatnym. Takim jak w każdym centrum handlowym, że kupujesz bilet w parkomacie, pierwsza godzina jest za darmo. Więc w sumie mógłbyś tam... Ale tam mógłbyś po prostu kupić na 3 godziny i ci wystarczy na koncert, nie? Jeżeli będzie na tym... Bo on jest bardzo duży, ten parking, i ja nie wiem, jak to wygląda w przypadku koncertów czy takich wydarzeń, ale ja tam nie widziałem, żeby on był w pełni zapełniony, nigdy jeszcze. Ogólnie, jeśli myślisz o podjechaniu samochodem pod sam stadion, bo Park Śląski pod stadionem ma swój parking, to tam da się zaparkować, bo są bramki, się wjeżdża na teren stadionu, znaczy na teren parku, pod stadion, i normalnie szlaban, bilecik, wjeżdżasz i tam po prostu faktycznie jest kto pierwszy, ten lepszy, czyli po prostu wjedziesz, ale będziesz musiał pewnie jeździć, szukać, gdzie zaparkować, i możesz taką opcję wybrać. Mogą być też niestety trochę kolejki, żeby zaparkować, albo możesz to olać i tak jak mówię ci, na terenie AKS, czyli teren centrum handlowego, które jest od razu przy stadionie, i tam możesz od razu zaparkować.
Nie zobaczymy się na koncercie. No, bo my mamy na 30. My mamy na 30, a 31 to ja już będę się, wiesz, pakował i zbierał, bo 1 jedziemy nad morze, nie? Stoją na płycie mamy, wiesz, tam na środku. Ale dużo z widzów mówi, że właśnie też idzie na ten koncert. Dobra. Zapiszmy sobie. Cieszę się, że jesteście. DOKTOR3K jest szefem od 28 miesięcy. Hello, hello, machająca dłoń. Hello, hello! Nad morze jedziesz? Od czego masz odpoczywać? Od siedzenia na dupie? Tak jest! Od grania? Tak! Dokładnie od tego. Dobra, moi drodzy, ja tutaj zapiszę. Giereczkę przetestowałem, taki był plan, żeby zobaczyć, co to za giereczka. Co to jest? O, o. Słuchajcie, sprawdziłem giereczkę, która jest takim połączeniem symulatorów prowadzenia pralni, ale też granka w gry. Granie w grę w grze. To też jest spoko. I to jest gra, która jest dostępna, słuchajcie, Arcade Paradise. Ona jest dostępna w Game Passie, jak widzicie. Ją dodali teraz, przed chwilą, można powiedzieć. I ja sobie ją zainstalowałem. Ale też chciałbym powiedzieć, jak już jesteśmy przy Game Passie, że MacPixel od Polaka, rodaka, jest też w Game Passie. A mało tego, MacPixel jest nawet na komórki, na urządzenia mobilne, jak ktoś by szukał. To też może sobie przejść. Myśmy przeszli MacPixela 3. Jak ktoś chce, to zapraszam na archiwum. Znajdźcie sobie, wpiszcie Bonkol MacPixel 3 i może sobie zobaczyć.